Siemano, z tej strony Webfilm, witam was w kolejnym, 7 odcinku Fantazy Ekstraklasa 23-24. Na samym początku klasycznie łapka w górę oraz subskrypcja z dzwoneczkiem. A my już przechodzimy do meritum. Na początku oczywiście terminarz. O godzinie 18:00 dzisiaj Korona Kielce z Widzewem Łódź, ŁKS Łódź zaś z Jagiellonią Białystok. W sobotę Radomiak Radom, Puszczanie Połomice, Śląsk Wrocław, Piast Gliwice, Krakowia Pogoń, Szczecin, Lech Poznań, Stal Mielec. W niedzielę Zagłębie Lubin, Warta Poznań, Ruch Chorzów zagra z Rakowem oraz Legia Warszawa z Górnikiem Zabrze. W środę zaś i czwartek zaległe mecze Pogoń Szczecin z Legią Warszawa i Lech Poznań z Rakowem Częstochowa. Także jakbyście mieli piłkarzy właśnie z tych drużyn, to wrzućcie je do składu, a będą zdobywać po prostu więcej punktów. Dobrze, przechodzimy do składu z poprzedniej kolejki. Dobra, a więc mamy skład z ostatniej kolejki. I ostatnio wprowadziłem zmianę taką, że nie będą tu już po prostu składanka screenów. Będę normalnie wam udostępniał materiał. Także dobra, jesteśmy i jak widzicie, już wam się rzuca w oczy. Exposito zdobył 26 punktów. 13 za bycie kapitanem. A te pierwsze 13 zdobył właśnie w takim oto zestawieniu. Za zwycięstwo 1, za występ w meczu 2 oraz za bramki 8, za karne wywalczone 2, za jedenastkę kolejki 1 punkt oraz za niestety żółtą kartkę minus 1, ale mógł zdobyć tych punktów 28. No słuchajcie, 56 punktów to jest fantastyczne. Fantastycznie po prostu. Bobek na bramce jeszcze tutaj 2 punkty. Stępiński nie wystąpił z Krakowią. Wdowik 2 punkty. Czerwiński 6 punktów. Pawłowski 9 punktów w meczu z Krakowią. Widzicie właśnie za co. Zwycięstwo 1, występ w meczu 2. Czyste konto 1 i bramki 5. Bo właśnie tą bramkę strzelił. Lederman 2, Kupczak 2, Zwoiński 2 oraz Szczepan 1. Na ławce Bartkowski 0. Oraz Amejał 4. Także to tyle. Przejdźmy jeszcze na chwilę do naszej ligi, gdzie nasza drużyna jest czwarta, moja prywatna drużyna jest czwarta, nasza zaś jest piąta, ale myślę, że się jeszcze podniesiemy. To naprawdę, no w końcu Widzew Radomsko osiągnął najlepszy wynik w ogóle, a my, no myślę, że możemy jeszcze dobrze, zwłaszcza, że to była kolejka, gdzie zdobyliśmy najwięcej punktów ze wszystkich, także to jest naprawdę, naprawdę dobry wynik. Okej, przechodzimy do w takim razie, gdzie tutaj przejść, przejdziemy sobie do teraz już ustawiania. Dobrze, jesteśmy, możemy ustalać skład. No i na pewno bramka Bobek, ale z obroną tutaj bym się mocno zastanowił i wsadziłbym tutaj Bartkowskiego za Stępińskiego. Też jak dobrze widzieliście, nie wystąpił w meczu z Krakowią, ale myślę, że pod nowym trenerem Danielem Myśliwcem nie będzie tych szans już aż tak sporo dostawał. Lewicki ostatnio nie gra, także nie będę ryzykował akurat w tym przypadku. Chociaż teraz jest 8 kolejka, to tam nie, teraz jest 9, to nie grał ostatniego meczu, nie będę ryzykował. Myślę, że Amejała możemy sobie wsadzić za kogo by tutaj, w sumie to możemy po prostu za Kupczaka albo za Starzyńskiego, bo Starzyński też z Rakowem będzie grał, a Raków to potężna drużyna, także nie wiem, czy uda się jakieś punkty wywieźć. Lederman zostawiamy, bo w końcu, jak mówiłem na początku, ci piłkarze będą zdobywali po prostu więcej punktów. No, Zwoliński również, Czerwiński. To tyle. Nie mam nikogo z Legii, nie mam nikogo z Pogoni. Także to tyle. Kapitanem dalej Exposito, bo naprawdę jest w fantastycznej formie. Tych punktów zdobywa fantastycznie dużo i mam nadzieję, że to się nie zmieni w meczu z Piastem. Okej, kapitan jest Exposito, więc kapitan może być w sumie kto?
może być Lederman, gdyż w końcu jest z tych drożdży, albo nie, Czerwiński. Wybierzmy sobie Czerwińskiego. Mam też przewidywany skład, ale ja ufam swojej drużynie, że będzie grała. Zapisujemy skład, chyba że zmieniamy coś w formacji, ale nie wydaje mi się, że to coś pomoże. Tak, nie pomoże nic. Tak nasz skład wygląda. Ja wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć!